Kochani, uświadomiłam sobie, że nie było tu jeszcze podcastu o karaniu milczeniem. Oczywiście ja mówiłam o nim wielokrotnie w innych filmach, ale o samym zabiegu jeszcze w ogóle nie opowiadałam. A jest to moim zdaniem ważny temat, szczególnie tutaj dla nas, jakby w tym środowisku związków z narcyzami. Nie tylko narcyzi oczywiście stosują. Ten inaczej zwany silent treatment, ale to właśnie w narcystycznych związkach dużo się o tym mówi, bo jest to po prostu nic innego jak kolejna manipulacja. Ta z kolei ma na celu unieważnić Twoje uczucia i zmusić się do tego, abyś porzuciła czy porzucił jakieś swoje stanowisko. Czyli na przykład kłócicie się i zarzucasz mu kłamstwo, bo nie wiem, odkryłaś coś zdradę czy cokolwiek, e, i chcesz o tym porozmawiać, no i wtedy narcy znika, lub e, zostaje, ale każe cię milczeniem. I będzie cię tak męczył, aż w końcu ten temat odpuścisz. E, żeby mieć spokój, e, może nawet przeprosisz za swoje zachowanie. E, że na przykład, nie wiem, go szpiegowałeś, czy oskarżyłaś, i tak dalej. W każdym razie będziesz ten temat, chciała dla niego odpuścić, albo może nawet nie chciała, ale będziesz musiała po prostu. I trzeba zacząć od tego, że karanie milczeniem jest bardzo okrutną formą przemocy psychicznej i wyniszcza ofiarę. Rodzice tak niekiedy traktują swoje dzieci, nie? aby właśnie wymusić jakąś taką konkretną postawę u dziecka. I dziecko nie potrafi poradzić sobie z milczeniem rodzica, boi się, czuje się odrzucone, czuje się zlekceważone, dlatego będzie nawet przepraszać za coś, czego nie zrobiło, żeby ponownie dostać uwagę tego rodzica. I w związku z narcyzmem działa to podobnie. W momencie, kiedy, w momencie, w którym narcyz każe nas milczeniem, my zmagamy się z ogromnym lękiem, z taką samotnością i przede wszystkim nieodzowną w związku z narcyzmem niepewnością. Ja o tej niepewności też niedługo będę mówiła więcej, bo to jest moim zdaniem taki stan, który jest po prostu no, nieodłącznym elementem związku z narcyzmem. Nosimy w sobie takie poczucie winy, bo gdybyśmy my e, bez sensu nie czepiali się, dzisiaj mielibyśmy spokój. Ja pamiętam, jak to koncertowo robił e, mój ex narcyz. E, mnie bardzo bolało to, że on znikał na jakiś czas. Mnie mam, że robił wtedy rzeczy, w których e, no, ja mu po prostu przeszkadzałam na co dzień. E, ja próbowałam złapać jakiś kontakt, a on nie odzywał się, a co więcej jego życie obok toczyło się dalej. I to było dla mnie takie trochę jak łamanie charakteru, bo bardzo szybko byłam w stanie przeprosić go za wszystko, zmienić swoje poglądy. Ja wiedziałam, że będzie dobrze między nami, tylko po prostu muszę przestać drążyć. I to było coś takiego, że ja się motałam i motałam i motałam, i kiedy on wracał, i ja doznałam takiej ulgi, że on wrócił, że to cierpienie się skończyło. On odnosił dzięki temu zwycięstwo, i wtedy mógł postawić ultimatum, że jeśli chcę, żeby on był, no to muszę zaakceptować go takim, jakim jest. Czyli w jego języku po prostu chodziło o to, żeby więcej nie interesować się. No i taki partner, narcyza, przestaje wnikać, on przestaje pytać, e, przestaje oskarżać o jakieś kłamstwo czy o co tam wcześniej oskarżał. E, chce mieć po prostu spokój. Dlatego zaczyna chodzić e, na paluszkach. I to wszystko jest właśnie po to, abyście odsunęli się, poczuli się winni całego konfliktu i zrobili wszystko, aby narcyz wybaczył. To jest nic innego jak taka okropna kontrola drugiej osoby. E, nie ma według mnie związku z narcyzem bez karania ciszą. Tak jak powiedziałam na początku, nie tylko narcyzi to stosują, ale w związku z narcyzami to jest no, niestety norma. I teraz co możemy zrobić w ogóle w takiej sytuacji? Pierwsza sprawa jest taka, że musimy sobie uzmysłowić, że tak jak powiedziałam wcześniej, jest to nic innego jak znęcanie się. Tak? Nie masz tych siniaków, nie masz e, na sobie ran, ale jest to nadal znęcanie się. Nie jest to żadna komunikacja, tylko to jest taka próba uciszenia ciebie i uciszenia twoich uczuć. Nie jest to także twoja wina, bo w to jest bardzo łatwo wpaść, bo wymawiamy sobie, że to przez nas doszło do konfliktu. Ja pamiętam jak mój ex zawsze mówił, że jest dobrze, a ja się czepiam i ja rozdmuchuję coś. Jakby mi się po prostu wiecie nudziło, że jest tak dobrze i nagle ja zaczynam e, szukać czegoś, e, żeby po prostu znaleźć sobie powód do kłótni. Bo dla niego dobrze było wtedy, kiedy ja się nie interesowałam, kiedy nie sprawdzałam go w żadnej sytuacji. I potem on się obrażał i karał mnie milczeniem, i ja miałam taki żal do siebie, bo faktycznie może nie byłam szczęśliwa, ale ogólnie było dobrze, nie? A ja jak zwykle wszystko zepsułam. To jest taka pułapka, i musisz sobie uświadomić, że nie masz za co przepraszać. Ludzie powinni rozmawiać ze sobą, a jeśli on będzie chciał odejść, to i tak to zrobi, dlatego nie proś go więcej o uwagę i nie przepraszaj. Ważne jest także to, aby nie kontynuować tego konfliktu zostawić go całkowicie samemu sobie. Jeśli będziemy reagować na to karanie milczeniem, właśnie przepraszać, czy próbować nawiązać kontakt, albo właśnie iść dalej w tym konflikcie czyli jakby, no, pompować ten wielki balon. Damy mu paliwo do tego, aby mógł nas oskarżać. A to nie jest nasza wina. Taka cisza może być dobijająca, dlatego dobrze jest znaleźć sobie jakieś zajęcie lub rozmówce wszystko, byle nie fokusować całej energii na nim czyli na narcyzie. Nie można pokazać, że to w jakikolwiek sposób na nas działa, bo to będzie takie zamknięte koło. To pozwoli narcyzowi zrzucić na ciebie winę i uniknąć odpowiedzialności za te kłamstwa czy, za, czy jakieś tam inne zachowania jego, o które się pokłóciliście. Poza tym, będzie to dla niego też taka informacja, że udało mu się w nas taki lęk zaszczepić i będzie to po prostu używane później, e, za każdym razem, no bo on po prostu wie, jak bardzo mocną kartę ma w ręce. Osoby uzależnione od narcyzmów zrobią wszystko, aby narcyz im wybaczył i ponownie się skłonił ku nim. Dlatego właśnie ważne jest to, aby ignorować te wszystkie metody i nie stać się więźniem tych wszystkich metod. Tych y, gaslightingu, y, hoveringu, love bombingu i tak samo właśnie karania milczeniem. Kochani, ja bardzo chętnie się dowiem, jakie są Wasze doświadczenia z karaniem, milczeniem. Czy bardziej odbieraliście to od partnera, czy raczej od narcystycznych rodziców, na przykład? Koniecznie piszcie mi o tym w komentarzach, bo to jest też taki super paliwo dla innych czytających, jak widzę właśnie Wasze komentarze, widzę jak nawzajem się wspieracie i mam takie wrażenie, że poza moim podcastem też jest właśnie ta druga pomoc, która płynie, z tego kanału to właśnie jesteście wy, którzy piszecie te komentarze i nawzajem się wspieracie. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia.